Szanowni Boże, witajcie. Dzisiaj mamy Dzieje Apostolskie. Jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży. I składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tak Józef, nazywany przez apostołów Barnabas, to znaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Dzisiaj słyszymy o tym, że wszyscy oddawali to wszystko, co mieli. I to było wspólne. We wspólnocie nie chodzi tylko o to, że się znamy, że jesteśmy razem, że lubimy ze sobą przebywać i razem spędzać czas, ale bierzemy to na poważnie do tego stopnia, że wszystko jest wspólne. Na czym to ma polegać? Że potrafimy się wszystkim dzielić. Dopiero wtedy możemy mówić o prawdziwej wspólnocie. Tak wygląda prawdziwa rodzina. Wszystko jest wspólne. I tutaj nie chodzi tylko o rzeczy materialne, ale czy potrafię na przykład dzielić się swoim czasem, swoimi zdolnościami, swoimi talentami, bo wszystko mamy wspólne. Jeżeli będzie w nas prawdziwa wiara w Jezusa, nie pluszowa, ale prawdziwa, to Duch Święty doprowadzi nas do takiej jedności, że naprawdę będziemy wspólnotą. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.